Cześć, witajcie. Honor twierdzi, że jego najnowsze Magiki nie boją się mrozu, są również odporne na zarysowania i mają nietłukące się wyświetlacze. A ja mówię, sprawdzam i zobaczmy, co z tego wyniknęło. Zanim zaczniemy, dwa słowa wyjaśnienia. To wideo jest sponsorowane, ale Honor w żaden sposób nie ingerował w moje opinie. A wszystko, co zobaczycie w tym filmie, zostało zarejestrowane na żywo, tak jak się działo. I nic tutaj nie czarowałem. Jeżeli telefon pęknie, no to będzie pęknięty. Jeżeli wytrzyma, no to znaczy, że jednak jest wytrzymały. Umieszczam telefon w zamrażarce i wrócę do niego jutro, jak już będzie zmrożona kostka. Zobaczymy, o ile spadnie poziom naładowania. Było 100%. Jak widzicie, telefon jest piękną kostką lodu, a bateria ze 100% po nocy spędzonej w zamrażarce. Zwróćcie uwagę, spadła jedynie do 65%. Moim zdaniem to całkiem dobry wynik i widać, że rzeczywiście Magic mrozu się nie boi. A czy boi się kąpieli? Sprawdźmy to. Tak jak teraz stoi w tej kostce lodu, powędruje do zmywarki. I zobaczymy, czy przeżyje tą przygodę. Kąpiel naszego Honora dobiegła już końca. Zobaczymy, jak mu poszło, czy przeżył. Telefon funkcjonuje normalnie i wygląda na to, że nic mu nie dolega. Ale po zamoczeniu telefonu musicie też pamiętać o przedmuchaniu gniazda, bowiem tam mogą pozostawać resztki cieczy, no i mogłoby się coś stać po podłączeniu ładowarki. W najgorszym razie telefon po prostu nie będzie się ładował i trzeba po prostu dmuchnąć w gniazdko albo poczekać, aż samo wyschnie. Sobota, zatem czas na drineczkę, oczywiście bezalkoholowego, ale z lodem. Tylko że ja mam lód taki w kostkach, a chciałem sobie zrobić pokruszony. Nie mam nic do pokruszenia, bo tłuczek gdzieś zgubiłem, ale mam Magica. Zobaczmy, jak się Magic sprawdzi w tej roli. Zobaczymy teraz z górą. No i cóż, czy telefon doznał jakiegokolwiek uszczerbku? Nie. Zatem nadaje się doskonale jako tłuczek do lodu. Przygotowałem już lód, no ale to nie wszystko. Trzeba jeszcze pokroić cytrynkę. Przed krojeniem pamiętajcie cytrynę umyć, najlepiej płynem do mycia naczyń, po to aby usunąć z niej wosk ochronny, którym jest pokrywana na czas transportu. A jak nie macie podkładki, to macie zawsze Honora. Troszkę grubo mi się kroi, ale... I tak oto prezentuje się moja improwizowana deseczka do krojenia cytryny. Całkiem nieźle, prawda? Honor zapewnia, że wyświetlacze w jego smartfonach są bardzo odporne na zarysowania. Bardziej niż w innych smartfonach. No to zobaczymy. No dobra, nożykiem to ja sobie mogę jeździć długo i namiętnie. Nic tu się nie zadziało, ale teraz prawdziwe wyzwanie. Nożyk do cięcia tapet i prawdziwa tapeta. Zobaczcie, żeby nie było. Starodawna, jak się kiedyś kładło. Potniemy trochę tej tapety na tym telefonie i zobaczymy, co z tego wynikło. Gdyby ktoś nie zauważył, to pod tą tapetą leży Honor Magic 6 Lite. Ja naprawdę bardzo mocno dociskam ten nożyk. Zresztą chyba to doskonale widzicie na filmie. No i popatrzmy, czy coś tu widać. Nic. Ani ryski. Widzicie to? Dla pewności wytarłem dokładnie ekran Magica 6 Lite i potnę na nim tapetę jeszcze raz, ale w trochę inny sposób. Te ścinki, które przygotowałem uprzednio, położę jeden na drugim i będę starał się przeciąć je nożykiem jeszcze raz, ale ich jest więcej, więc będę musiał przycisnąć ten nożyk naprawdę potężnie, żeby to przeciąć. Przeciąłem. A czy telefon uległ zarysowaniu? No nie. Coś niesamowitego. Zobaczmy, jak w teście tapeciarza wypadnie topowy Honor Magic 6 Pro. Znowu, telefon bez rys. Widzicie to? Kładziemy i tniemy na nim tapetę. Najpierw tak lajtowo. Chyba nożyk mi się powoli sztępi, ale nie, jeszcze daję radę. Pokroimy troszeczkę tapety.
i zobaczymy, co będzie dalej. No nic nie jest. Wytrę ten telefon na wszelki wypadek i powtórzymy test. I ponownie, tak jak w przypadku modelu Light, powtarzam test, kładąc uprzednio przycięte kawałki tapety jeden na drugim, po to by były grubsze, i tnę rysikiem jeszcze raz, ale ze znacznie większą siłą. No musiałem się tutaj naprawdę już mocno postarać. A czy zarysowałem smartfon? Nożyk do cięcia tapicerek czy tapet nie dał rady wyświetlaczom Magiców. One wciąż wyglądają jak nowe. Czym by tu je porysować? Może przejdziemy do kuchni? Udałem się do kuchni, by przynieść taki oto przedmiot. Wszyscy pewnie go doskonale znacie, gąbka do szorowania przypalonych naczyń. Tu jest dosyć mocno ścierna powierzchnia, wbrew pozorom. Ona jest pozornie miękka, ale podszyjcie tak trochę palcem, to poczujecie, to jest niemalże jak papier ścierny. No i zobaczymy, jak sobie z tym poradzi wyświetlacz Magica 6 Pro. Trzemy. Widzicie, że nawet stół z kamerą się porusza. Trę. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wyniknęło kompletnie nic. A wiecie, że swego czasu udało mi się dokładnie taką samą gąbką porysować smartfon? No, tego się nie udało porysować. Ciekawe, jak wypadnie w takiej próbie tańszy Magic 6 Lite. Trzemy. Ile wlezie? Trzemy. Jeszcze troszeczkę może. Trochę z większą siłą. No i popatrzmy. Nic. Kompletnie w żaden sposób takie tarcie mu nie zaszkodziło. Nader często zdarza się, że wrzucamy smartfon do kieszeni wraz z drobniakami, kluczami i tym podobnymi przedmiotami. Zobaczmy zatem, czy Magic 6 Lite podda się w starciu z typowymi kluczami. To są jakieś klucze do zapomnianych pomieszczeń, nawet nie wiem do czego są, ale są. I to są takie klasyczne klucze, jakich wielu z nas używa, z przywieszką. No ja tutaj symuluję, tak, włożyłem telefon do kieszeni z kluczami i sobie gdzieś idę. A klucze ochoczo trą po powierzchni wyświetlacza mojego Magica. Czy pojawią się jakieś rysy? Ja teraz naprawdę bardzo mocno dociskam te klucze do telefonu. Myślę, że w kieszeni nie dalibyście rady tak mocno tego ścisnąć. No chyba, że macie bardzo ciasne spodnie. No i przyjrzymy się. Na razie to widać ślady po moim paluchu. Zatem wezmę teraz ściereczkę i przetrę dokładnie ten wyświetlacz, by sprawdzić, czy doznał jakiegoś uszczerbku. Otóż nie doznał. Zobaczmy, jak wypadnie w takim teście droższy Magic 6 Pro. Przykładam dużo siły. No i trzeba teraz telefon przetrzeć, żeby było dobrze widać, no bo tam jakieś ślady paluchów się pojawiły. Ale rysy nie. A czy drobniaki dadzą radę wyświetlaczom Magicu? Włożymy je jakoś takie... Potrzemy. Solidnie. Popukamy sobie. Przetrzemy teraz wyświetlacz i będziemy patrzeć, co wyniknęło. No i znowu nic. Ja już chyba straciłem nadzieję, że uda mi się te wyświetlacze porysować. No ale sprawdźmy jeszcze Magica Pro. Trzemy. Wygasimy ekran dla pewności, wytrzemy i zobaczymy, czy się zarysował. Też nie. Zatem jak widzicie, te telefony śmiało możecie wrzucać do kieszeni wraz z kluczami czy drobniakami i nic złego stać się nie powinno. Wielu z nas lubi jeździć na rowerze, prawda? I zwykle towarzyszy nam wtedy smartfon. Mamy go albo w uchwycie na kierownicy, albo po prostu w kieszeni. To, że telefon łatwo może z kieszeni wypaść, to jedno. Ale możemy go jeszcze przejechać rowerem. Znam takie przypadki. I co wtedy się stanie?
Jak zatem widzicie, Honory z serii Magic 6 sprawdzą się też i na rowerze, i nawet jak wam wypadną, i nawet jak po nich przejedziecie. Nic złego nie powinno się przydarzyć, bo moje oba smartfony nadal działają i wyglądają niemalże jak nowe. Bywa, że na wakacjach wybieramy się w góry, a tam w sumie nie trudno, by telefon otarł się o jakieś skały, o jakiś ostrzejszy kamień. Co prawda ja w góry mam trochę daleko, ale znalazłem coś, co je nam całkiem fajnie zasymuluje. No to zobaczmy, co będzie, kiedy Honor sunie się po skałach. Sunął się, nie? Widzieliście? Jakieś tam jeszcze ewentualnie paproszki pozostawały. Natomiast sam wyświetlacz jako taki, sami widzicie, jest nietknięty i niezarysowany. Zastanawiam się, jakby tu jeszcze sprawdzić wytrzymałość ekranu Honora Magic 6 Lite. Pomyślałem, że użyję go w roli młotka. Gwoździk, kawałek drewienka, no i nasz główny bohater. Zobaczymy, czy jego ekran to wytrzyma. Najpierw tak delikatnie i nieśmiało. A czy telefon działa? Telefon działa, a wyświetlacz dalej praktycznie jak nówka. No to wbijmy tego gwoździa jeszcze trochę. I choć Honor Magic 6 Lite nie jest telefonem klasy pancernej, można nim nawet wbijać gwoździe. I popatrzcie, nic się nie dzieje. Ten ekran jest naprawdę nieziemsko twardy. A zatem, jak widzicie, te Honory rzeczywiście nie boją się trudów codziennej eksploatacji. A ja tymczasem dziękuję wam za obejrzenie tego filmu i oczywiście zapraszam was na kolejne. Do zobaczenia, cześć!